Dzień dobry, Kinga Ilgner, Kultura Otwarta. Moim dzisiejszym gościem jest Gabriela Muskała, aktorka... Dzień dobry. Aktorka teatralna, filmowa, serialowa, dramatopisarka, scenarzystka i ostatnio też reżyserka. Bardzo serdecznie Cię, Gabrysiu, witam. Dzień dobry, strasznie dużo tych tytułów. Strasznie dużo, bo Ty jesteś taką dla mnie chodzącą twórczością. Wiesz, robisz tak bardzo dużo rzeczy. Jesteś, reżyserujesz ostatnio, jesteś wspaniałą aktorką filmową i teatralną. Piszesz scenariusze, piszesz dramaty. Chciałam się Ciebie zapytać, czym jest dla Ciebie sztuka? O kurczę. Ty zawsze zauważyłam, oglądając Twoje programy, bo już sobie obejrzałam to, co mi przysłałaś, bardzo ciekawe i wspaniale to prowadzisz. Zauważyłam, że bardzo. Na sam początek zadajesz takie najtrudniejsze pytanie. Bo czym jest sztuka? No, sztuka jest... Czym jest dla mnie sztuka? Czym jest dla Ciebie sztuka? Znaczy, wiesz, bardziej, bo mam takie poczucie, że ta sztuka jest pretekstem do czegoś u Ciebie. Dla mnie sztuka już jest tak... zintegrowana z moim życiem od tylu lat, że próbując teraz na siłę szukam jakichś określeń dla tego, czym jest dla mnie sztuka, trudno mi oderwać je po prostu od życia. Dla mnie sztuka jest życiem również. Mimo, że staram się oczywiście oddzielić moją pracę od życia osobistego, bardzo o to zawsze walczyłam, ale siłą rzeczy, przez to, że daję siebie moim postaciom, jak reżyseruję, również zagłębiam się w projekt i w historię i w relacje postaci wszystkich, które tam są. Nie sposób oderwać tego od życia, po prostu nie sposób powiedzieć, że sztuka jest kreacją oczywiście, jest jakimś opowiedzeniem o pewnej rzeczywistości, o ludziach przez nasze doświadczenie. Ja tak postrzegam sztukę jako aktorka. Na przykład nie potrafię, można udawać oczywiście, że grając postać dystansujemy się do niej całkowicie, ale Wojciech Maczewski powiedział, że aktor przynosi 50% siebie do postaci, którą gra. Na tej zasadzie są też najczęściej, jeżeli nawet podświadomie, to nie szkodzi, ale tak jest, dokonywane wybory przez reżyserów, gdzieś tam szukając osobowości aktora pasującej do postaci, prawda? Więc przynosimy 50% siebie, resztę to jest to, co wypracujemy z partnerami, z reżyserem. Więc ta sztuka, no tak w największym skrócie, to jest życie, tylko życie, które przedstawia się, które próbuje się gdzieś tam ofiarować ludziom jako pole do dyskusji, tak bym to nazwała. Teatr jest takim miejscem, gdzie rozmawiamy z publicznością, mimo że oni do nas nie mówią, słuchają nas, ale dla mnie to jest zawsze dialog. Tak samo jest w filmie, tylko w filmie my już jesteśmy gdzie indziej, nie mamy tego bezpośredniego kontaktu. Mhm. Opowiadamy o kimś, opowiadamy o jakiejś rzeczywistości, inspirujemy się pisząc często własnym życiem, więc ta sztuka jest mocno zintegrowana z życiem, ale nim nie jest. Więc czym jest sztuka? Wiesz, bo to jest, ja takie mam poczucie, że to też jest taki nieustający rozwój, że to jest, że poprzez sztukę cały czas się rozwijamy i ty też te tematy, które poruszasz, czy w swoich scenariuszach, czy też w rolach, które grasz, ale też w pracy ze studentami, tak, o której przed chwilą też przed naszym wywiadem opowiadałaś, też mnie to zafascynowało, że zawsze dotykasz czegoś, co jest jakimś rozwojem, że właśnie poprzez sztukę gdzieś wchodzimy wyżej, no z czegoś się dowiadujemy o sobie, prawda, o innych osobach, o innych ludziach, ale no głównie też o sobie gdzieś drążymy, tak, szukamy. No tak, dokładnie. To jest następna odsłona. Tak. Pytanie, następna odpowiedź na pytanie, czym jest sztuka. To jest temat rzeka. Jest również właśnie możliwością samorozwoju, dowiedzenia się czegoś o sobie, przepracowania pewnych rzeczy w sobie, zrozumienia pewnych zjawisk, relacji,
historii, to jest... No i znowu wracam do punktu wyjścia, sztuka to życie, tak ją postrzegam. Ta praca ze studentami, mogłabyś więcej opowiedzieć, to też mnie bardzo zaintrygowało, w jaki sposób pracujesz ze studentami, że wychodzisz najpierw od improwizacji, tak, od historii, które oni mają do opowiedzenia, od jakichś historii rodzinnych, które opowiadają, które później właśnie gdzieś przekładacie na scenariusz, na film, na jakiś obraz. Tak. Teraz będę robiła ze studentami dyplom, to pierwsze takie doświadczenie, dyplom filmowy, też z improwizacji. Pełnometrażowy film, który również napisałam scenariusz i teraz będę go reżyserować już za chwileczkę. To jest twój debiut jako reżyser filmowy. Tak. Natomiast przez ileś lat prowadziłam ze studentami zajęcia z improwizacji razem z moją siostrą, Moniką Muskałą. I tak naprawdę nie uczyłyśmy ich improwizacji, korzystałyśmy z różnych ćwiczeń dostępnych. Natomiast takim głównym zadaniem było stworzenie przedstawienia z ich i z historii osobistych, niekoniecznie intymnych, przeżytych tylko przez nich, ale jakichś zasłyszanych, ważnych dla nich momentów z ich życia, z życia ich rodziców, dziadków, tych historii, które chcieli sprzedać, które chcieli oddać dla sztuki. To fascynująca praca, taki właściwie model zajęć, które myśmy same wymyśliły z siostrą, że rozmawiamy przez pierwsze miesiąc, dwa miesiące o nich, o ich zainteresowaniach, o tym, jak widzą świat i o tych ważnych właśnie momentach, albo takich, które nie są ważne, są jakimiś błyskami, fleszami z ich życia, ale zapamiętanymi. Każdy ma takie momenty, które się pamięta. Czasami są to historie spektakularne, pradziadków, dziadków, wojenne, opowiedzianych przez rodziców, śmiesznych, tragicznych, groteskowych, przeróżnych. Rozmawiamy, opowiadamy i gdzieś tam z tego wyłania się zawsze jakiś temat, do którego staramy się znaleźć temat bazowy, przewodni, czyli miejsce, gdzie oni się znajdują. Czasami raz to było przedszkole, raz to był szpital psychiatryczny, raz to był jakiś opuszczony dom, w którym się grupa młodych ludzi spotykała. I z tego te historie powolutku zaczynają wypływać. Tematy znajdujemy, które łączą, na przykład wojna. Bardzo często jest wojna, bo każdy ma historię dziadków swoich, które z pokolenia na pokolenie są opowiadane. I zauważyłam przez te lata, że te historie, bo oni mają prawo opowiedzieć o tych historiach, zawsze wiemy, że to, o czym opowiadamy, zostaje tylko w tych naszych czterech ścianach. I oni mają prawo też powiedzieć, że nie chcą, by te historie były improwizowane, by stały się motywem naszej sztuki, tematem, a niektórzy bardzo tego chcą. Niektórzy chcą, żeby ich historie improwizowali koledzy, a niektórzy bardzo chcą osobiście wejść we własne historie, coś tym przepracowują. I powiem szczerze, że to są zawsze niesamowite, magiczne momenty. Dla mnie największą wartością, poza sztuką, którą robimy i która robi zawsze duże wrażenie na widzach, mamy jednorazowy, to jest niesamowite, bo pracujemy cały rok, a mamy jednorazowy pokaz właściwie, który jest egzaminem. Nie można tego zobaczyć. Czasami nagrywamy te egzaminy, ale myślę, że tak naprawdę to, co najważniejsze, zostaje w nich. I to nie jest tylko sztuka, to nie jest rozwój aktorski, chociaż również, ale dla mnie to, co jest najważniejsze w tych zajęciach, to rozmowy po egzaminie, gdzie dowiaduje się na przykład od studentów, że odnowili kontakt z kimś, z kim mieli na przykład relacje bardzo niedobre, ponieważ te zajęcia uświadomiły im, że ta osoba jest dla nich bardzo ważna. Rozumieją, jak ważne jest na przykład
jak ważne są rozmowy i historie, które noszą w sobie ich, nie wiem, ciotki w wieku 90 paru lat, które stoją już nad grobem i które zawsze przez nich były, oczywiście nie zawsze, często, prawda, mówię o jakichś przypadkach studentów, z którymi rozmawiałam, że na przykład ciotkę ktoś miał, którą traktował, no jest taka ciotka, sobie tam gdzieś mieszka, daleka, daleka rodzina, już stara, już właśnie kontaktu jakiegoś dużego nie było, ale nagle te zajęcia uświadamiały, że ona nosi w sobie całą historię z korzeni tej studentki czy tego studenta. Historię, z której on czy ona, jak pojadą, posłuchają, nagrają, mówili, pani profesor, zrobiłem 20 godzin materiału, siedziałem i nagrywałem rozmowę i nagle się dowiedziałem tyle o sobie, przez to, że się dowiedziałem tyle o niej, o moim dziadku, bo to była, nie wiem, siostra czy ktoś. I rozumieją, jak ważne są te więzy rodzinne, obojętnie, czy jesteśmy z kimś, nie wiem, skłóceni, czy ktoś nam zrobił krzywdę, nie możemy tego odciąć, bo to już również jesteśmy my, bo to ma wpływ na nasze życie. Nie możemy tego oddzielić. Mnie to, Gabrysia, wiesz, fascynuje w tobie, że ty to łączysz, że ty to pokazujesz, że ty się tym zajmujesz, że właśnie wychodzisz gdzieś dalej z tą sztuką, bo tak ją rozumiem w twoim wykonaniu, że to jest też jakaś terapia dla ludzi, prawda? Jakaś ogromna pomoc, ulga, zrozumienie. Tu ci przerwę na chwilkę, bo ważne jest, że my bardzo dbamy o to. Ja na tych zajęciach teraz, jak improwizowaliśmy materiały do scenariusza tego filmowego, bardzo też dbam o to, żeby oni teraz będą grali studentów szkoły filmowej, czyli trochę siebie, ale nie siebie. I dla mnie ważne jest, żeby oni nie czuli się, że tutaj właśnie jest jakaś psychoterapia, że oni uczestniczą w psychoterapii, że to są jakieś ustawienia hellingerowskie. Trzeba zawsze, i to właśnie jest to, co oddziela tego rodzaju, prawda, ustawienia czy działania jakieś psychoterapeutyczne od naszych zajęć, że oni są aktorami, muszą ciągle mieć tę lampkę zapaloną, jestem aktorem i tak naprawdę tych historii używam. One oczywiście mają na mnie wpływ, ale ja zawsze muszę mieć, na tym polega profesjonalizm, zapaloną lampkę, że nie wolno mi odlecieć nagle w coś, bo to jest tylko historia, którą ja muszę zrozumieć jako profesjonalny aktor, czy ktoś, kto chce być dojrzałym artystą, muszę to zrozumieć, przyjąć to dla siebie, ale jako artysta, który w tej chwili gra, który w tej chwili uprawia sztukę, nie lubię tego słowa uprawiać sztukę, ale nie potrafię teraz innego określenia znaleźć, musi mieć świadomość, że właśnie teraz jest sztuka, a nie życie. Ale wiesz, to jest bardzo trudne, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, dlatego, że to jest jakiś level up, tak bym powiedziała, jeszcze w aktorstwie. Ale na tym też polega właśnie aktorstwo, rozwój. I na tym polega bycie artystą, że nawet jak jesteś w jakimś stanie, nie wiem, jako aktor, w postaci, w stanie histerii, potrafisz swoje emocje doprowadzić do tego, że przeżywasz histerię, już mówię o takim naprawdę skrajnym stanie, musisz używać tej histerii, tych emocji jako instrumentu. I to ty powodujesz, ty decydujesz, czy to będzie silniejsze, czy mniej silne. Na tym polega ta schizofrenia tego zawodu również, że będąc w apogeum jakiegoś stanu emocjonalnego, nie możemy poddać się jemu, to nie on ma nami grać ten stan, tylko my nim. On jest naszym instrumentem, a my nie jego. Jak to technicznie zrobić, wiesz, to jest bardzo trudne. Robię to całe życie i ty też to robisz całe życie. Wiesz, jesteś aktorką i wiesz, że to jest trudne do wytłumaczenia. Ja uważam, że to jest bardzo trudne, to oczywiście to jest bardzo trudne do wytłumaczenia, ale też bardzo trudne do zrobienia. Dlatego mnie to fascynuje w tobie, że ty potrafisz, będąc tak niesamowicie też hipnotyzującą aktorką, bo takie mam zawsze odczucie, jak na ciebie patrzę, po prostu patrzę tylko na ciebie. Jest to spektakl teatralny, ja patrzę tylko na Gabrielę Muskałę, po prostu na nie
nikogo więcej. A jednocześnie się dowiaduję, że jesteś tak niezwykle w tym higieniczna. Mhm. I to jest wspaniałe, wiesz, umiejętność oddzielenia, bo właśnie to jest ogromny profesjonalizm i ogromny talent i umiejętność. I bardzo się też cieszę, że prowadzisz zajęcia ze studentami, że tę swoją wiedzę możesz dalej rozszerzać. Mhm. Że wiesz, że bo to jest jakaś metoda, którą jednak stworzyłaś, którą wypracowałaś i chociażby nawet to, jak pracujecie ze swoją siostrą, to też jest metoda, która jest stworzona i wypracowana tak. I wspaniale, że to jest rozszerzane. Mhm. Tak samo jak reżyserujesz, to też już tę metodę rozszerzasz tak. na innych twórców i to jest absolutnie wspaniałe. Tylko, że jako pedagog trzeba włączyć jeszcze taką sztukę, której nikt mnie nie uczył, bo ja nie skończyłam studiów pedagogicznych i idąc do szkoły, kiedy zostałam zaproszona, żeby prowadzić te zajęcia, bardzo się bałam, czy ja w ogóle się sprawdzę jako pedagog, jako ktoś, kto przekazuje swoją wiedzę, swoje doświadczenie młodym ludziom. Zrozumiałam, że tutaj trzeba włączyć jeszcze taką sztukę obserwacji, bo każdy ze studentów jest inny. Każdy wymaga innego podejścia, tak jak każdy z nas, każdy człowiek. Nie ma jednej metody. Oczywiście są metody, których nie należy i nie wolno stosować. Mówię o jakimś mobbingu, przemocy, co jest tematem ostatnich miesięcy, bardzo, bardzo mocnym i słusznie. Ale mówię o tym, że ktoś potrzebuje dokładnego wytłumaczenia teoretycznego. Ktoś inny, gdzie widzisz, że te emocje są, tylko trzeba znaleźć ten guziczek mały, delikatnie, nie trzeba nic więcej, tylko naprowadzić i te emocje pójdą. Jednocześnie tym młodym ludziom cały czas na początku drogi trzeba przypominać, pamiętaj, jesteś aktorem. I naprawdę łatwo wyczuć, gdzie ktoś jest, na przykład ma w sobie tyle emocji, bo no Kinga, nie oszukujmy się, przychodzimy do tego zawodu z jakimś ogromnym bagażem doświadczeń. Mało osób, uważam, taka jest moja teoria, mogę się mylić, ale z mojego doświadczenia i obserwacji jestem przekonana, że do tego zawodu w 90% przychodzą ludzie, którzy nie mają jakby ułożonego, szczęśliwego, spełnionego życia i są zadowoleni, bo z czego czerpać, jeżeli wszystko jest okej? To, co stanowi naszą siłę na samym początku drogi, to jest te emocje, frustracje, niespełnienia, ból, żal, które przynieśliśmy z domu, nieprzepracowane rzeczy. I to stanowi o naszej sile. To reżyserzy wykorzystują. Z tego czerpią. No tak, ale ważne jest to, żeby trafić na osoby, które są odpowiednie i które mają świadomość tego, jak delikatnym instrumentem jest właśnie aktor. Tak. Jak to, co powiedziałaś, no przychodzimy po prostu, no jesteśmy nadwrażliwcami zazwyczaj, tak. Inaczej trochę ten świat postrzegamy i to, w jaki sposób ktoś do nas podejdzie, no to może determinować później całe życie, prawda? Dlatego... Albo nas ktoś może zamknąć, tak. I po prostu możemy się rozjechać i znamy mnóstwo takich ludzi, albo właśnie się wzbić i wspaniale czerpać z tego, tak. Z tego, co mamy. Dlatego uważam, że bycie profesorem w szkole artystycznej to jest ogromna odpowiedzialność. Oczywiście. Ja jakoś bardzo pokochałam te zajęcia, bo nigdy w ogóle nawet przez myśl mi nie przyszło, żeby traktować te zajęcia jako, nie wiem, nauczanie kogoś jednej i najważniejszej prawdy, którą ja akurat, nie wiem, zdobyłam przez moje życie. Ponieważ dla mnie zawsze było jasne, że my jesteśmy tak odrębnymi bytami, tak odrębnymi kosmosami, tak oryginalnymi istotami, że najpiękniejsze, co może być i co powinno być, moim zdaniem, to jest pielęgnowanie tego, co każdy ma innego, coś niepowtarzalnego. Nie ma nic gorszego niż próba wbicia studentów z tymi różnymi temperamentami i osobowościami w jakąś jeden schemat jakiegoś modelu, prawda, aktora i tak dalej.
nigdy nie uczyłam technik, bo sama miałam z techniką problem. Bardzo długo miałam problem z głosem na przykład. To był mój kompleks straszny, miałam słabiutki głos. Ten głos mi się wypracował nawet nie w szkole, bo ja już byłam na indywidualnym toku studiów od drugiego roku studiów i grałam w teatrze już. I tak naprawdę mój głos zaczął być mi posłuszny i uległy i zaczęłam nim operować tak jak chcę dopiero po dobrych paru latach po prostu się uwolnił, natomiast zawsze miałam ten głosik taki zaciśnięty. Pamiętam, jak próbowałam, miałam próby do mojego debiutu Ani z Zielonego Wzgórza, jak byłam na trzecim roku studiów. Tam śpiewałam bardzo dużo i to był musical i grałam główną rolę. I pamiętam, jak pan dyrektor Teatru Świętej Pamięci Maciej Korwin, Teatru Powszechnego w Łodzi, powiedział mi: no dziecko, pięknie grasz, pięknie śpiewasz, ale ja cię słyszę tylko do trzeciego rzędu. I to był mój dramat, bo tam było rzędów chyba z 20 w tym powszechnym. No i pojechałam wtedy, pamiętam, do Zygmunta Molika od Grotowskiego. Mm. Robił, gdzieś przeczytałam, że robi warsztaty. Ten głos mi się na chwilę uwolnił, później znowu się gdzieś tam zacisnął. To też są jakieś psychiczne rzeczy, no właśnie, chciałam głosu. Chciałam zapytać, że to musiało coś nastąpić też w twoim rozwoju, że dokładnie. Nagle ten głos się uwolnił. Że nie umiałam krzyczeć. Sobie popłynął. Tak. Bo jestem też ciekawa, jak opowiadasz właśnie o tych studentach, o tej metodzie, no jakieś gdzieś było jakieś takie, coś zakiełkowało w jakimś momencie, prawda? Gdzie nastąpił ten moment, że ty poczułaś, że chcesz tworzyć swoją metodę, że chcesz pracować jakby już głębiej, wejść w ten proces jeszcze głębiej? Nie, to było w ogóle... Czy było od zawsze w tobie? Jeżeli mówisz o pracy ze studentami, to było tak, że mnie proponowano parę razy, żebym uczyła w szkole filmowej. Mhm. Ja zawsze odmawiałam. Nauki wiersza, prozy, takich zajęć typowych właśnie, gdzie się uczymy warsztatu, bo czułam, że to nie jest dla mnie. Natomiast kiedy dostałam propozycję pracy ze studentami właśnie w ten sposób, że ówczesna dziekan Wydziału Aktorskiego Zofia Uzelac była gdzieś w Anglii na jakimś festiwalu i zobaczyła spektakl zrobiony właśnie z improwizacji studentów, gdzie był dramaturg, który przez cały rok z nimi był reżyser i oni improwizowali, dramaturg pisał z tego sztukę, reżyser to reżyserował i to były ich zajęcia. I ona się zachwyciła, ponieważ my z siostrą piszemy sztuki, nam zaproponowała, żebyśmy my napisały z tego sztukę, a mnie, która zawsze mówiłam, że chciałabym reżyserować, żebym to reżyserowała. I dla mnie jakby wyszłam z takiego założenia, że te zajęcia będą ciekawe również dla mnie. I że to nie są typowe zajęcia aktorskie, gdzie ja ich uczę warsztatu, tylko zajęcia, gdzie coś sobie nawzajem dajemy, które są jakimś dialogiem, są rozmową i są możliwością również naszego wspólnego rozwoju jako ludzi, co jest dla mnie najistotniejsze w tym zawodzie i w ogóle w sztuce. Nie sztuka jako odrębny byt, sztuka jako część naszego życia, bo przecież czym jest spektakl? Jest jakąś rozmową. To nie jest tak, że my stroimy się w kostiumy, gramy i podziwiajcie nas, klaszczcie i bądźcie zachwyceni. My, przynajmniej ja zawsze tak to odbieram, wychodzę do ludzi z jakąś historią, z którą zaczynam z nimi dialog. Ten dialog nie odbywa się na zasadzie rozmowy, prawda, z widzami, chociaż i takie spektakle bywają, ale na zasadzie włączenia jakichś myśli, refleksji, które później oni mogą przemyśleć i jakby sukcesem jest taka sztuka, po której widz chce o niej dalej rozmawiać, o tym, co tam zobaczył, o tych lustrach, w których się przejrzał, o tym, czy się zgadza z tym, co my opowiadamy, czy się z tym nie zgadza. Uważam, że jak ludzie wychodzą ze sztuki i rozmawiają jeszcze długo o tym, to jest to po to istniejemy na tej scenie. No to jest niezwykłe. Nie, no po prostu zasłuchuję się, wiesz, w to, co opowiadasz i mnie tak w ogóle wciąga mnie bardzo twój świat. Zresztą tak miałam ostatnie parę dni właśnie spędziłam, wiesz, jakby z tobą, wiesz, z różnymi etapami i tak dalej. To jest dla mnie zawsze bardzo też ciekawe i takie frapujące, jak ten przebieg właśnie, jak ten rozwój
człowieka poprzez aktorstwo, jak on wygląda, co w sobie zmieniamy, co w sobie wzmacniamy, no przerabiamy też różne rzeczy, prawda, różne tak. swoje ograniczenia. No to są rzeczy, które są jakieś takie też niezwykle fascynujące w tym zawodzie. Tak, to znaczy wydaje mi się, że i tak, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, sama scena, czy film, czy praca nad rolą tego nie uleczy. My musimy oczywiście osobno pracować nad swoim samorozwojem, nad rozwiązaniem pewnych problemów, psychoterapią, jeżeli trzeba. Mhm. I wcale nie uważam, bo wiem, że są reżyserzy, tak słyszałam, ktoś kiedyś powiedział, że reżyserzy bardzo nie lubią aktorów, którzy są po psychoterapii lub chodzą na psychoterapię, ponieważ są zbyt świadomi i dużo trudniej nimi manipulować. A reżyser w większym stopniu lub mniejszym często używa sztuki manipulacji właśnie, żeby pootwierać różne gdzieś tam jakieś kanały w człowieku. I jeżeli mam świadomość, z czego się biorą moje emocje, ja uważam, że potrafię ich nadal użyć i tak jest, bo czuję to. Ja byłam sama na psychoterapii przez parę lat. Ona mi bardzo dużo dała, wiele rzeczy sobie uświadomiłam, ale to mi dało przede wszystkim w moim zawodzie to, że używam emocji moich, które nadal zostały bardzo świadomie i nie pozwalam, żeby te emocje zrobiły mi krzywdę prywatnie. Mam już te guziczki, które sobie otwieram mhm. i wiem, skąd to się bierze. Kiedyś po prostu nagle płakałam i reżyser mówił super, a ja nie wiedziałam, dlaczego mi się to uruchomiło. I nie chciałam być aktorką, artystką nieświadomą. Bo to potem też dużo kosztuje, prawda? Tak, potem ma krótkie nogi. To ma krótkie nogi i to potem jest taki moment, że wychodzisz z tej próby, z tego spektaklu, z tego planu filmowego i jesteś zupełnie gdzieś poturbowana i ciężko się zebrać. A to, o czym mówisz i czego też uczysz studentów, to jest ta higiena pracy, że dokładnie. My jesteśmy, tutaj jesteśmy aktorami, a tutaj jesteśmy ludźmi. Tu są nasze emocje, a tu są emocje postaci. Używamy naszych prywatnych emocji, ale używamy ich zawodowo. No to jest dla mnie jeszcze cały czas zagadka, mimo że też już trochę jestem na scenie, ale to jest cały czas zagadka, jak użyć swoich prywatnych emocji jednak zawodowo. Musiałabym do ciebie przyjść chyba na zajęcia, żeby to zrozumieć. Nie, bo to jest naprawdę, to jest ogromna, moim zdaniem, ogromna umiejętność i sztuka i bardzo ważna rzecz dla wszystkich aktorów, żeby potrafili to świadomie tego używać i będzie naprawdę wszystko wtedy inne i zdrowsze i będzie ludziom po prostu lepiej. Żeby było jasne, to nie jest tak, że ja z tym wszystkim, o czym tu rozmawiamy, z tym doświadczeniem, pracą nad sobą, świadomością, czerwoną lampką zapaloną, schodzę ze sceny na przykład po sztuce Jak być kochaną i po prostu tak zrzucam z siebie te emocje i wracam do domu. Zawsze wychodzę ostatnia, mniej więcej po godzinie, bo schodzę ze sceny i tak zawieszam się. Przez jakieś pół godziny siedzę, tak jakbym była obuchem walnięta w głowę i potem tak się powoli zbieram i zawsze jak wychodzę, już nikogo nie ma. Także to nie jest tak do końca. Nie oddzielimy tego. Te emocje, jakkolwiek by nie były świadomie używane, są emocjami. My jesteśmy maszyną, której używamy, ale to jest żywy organizm. Nie da rady tego oddzielić. No. Znaczy przynajmniej ja nie jestem cyborgiem. Może są aktorzy, aktorskie cyborgi i jeżeli tylko widz daje się oszukać, to nie mam nic przeciwko temu i zazdroszczę, ale ja takim cyborgiem nie jestem. No wiesz, to jest bardzo, bardzo trudny zawód i ja też się cieszę i dziękuję ci bardzo, że wiesz, że o tym mówisz i to w taki, wiesz, bardzo głęboki sposób, w sensie, że wchodzimy w głębie i gdzieś pokazujemy to, co jest tutaj istotą tak naprawdę i z czym się na co dzień zmagamy. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego najczęściej, to znaczy nie wszyscy. Myślę, że bardzo dużo osób, ja pamiętam, bardzo dużo ludzi myśli, że my jesteśmy tak jakby to był telewizor, że to się tak, że jesteśmy jakimiś takimi właśnie, nie wiem, komediantami, prawda? Pamiętam, jak właśnie Ania z Zielonego Wzgórza, o której wspomniałam tutaj,
grałam. Miałam 22-23 lata. I ja po tym przedstawieniu, to było 3-godzinne przedstawienie, gdzie grałam, no wiadomo, Ania, czyli kipiące emocje, do tego niesamowicie trudne układy taneczne i piosenki. Czasami graliśmy po 2 przedstawienia, o 9:00 na przykład i o, nie wiem, 13:00. I ja po tych 6 godzinach na scenie, i jeszcze później rozdawałam autografy, były takie wydrukowane zdjęcia z właśnie Ania z Zielonego Wzgórza i tam dzieci przychodziły, żeby podpisać im te zdjęcia. I pamiętam, jak kiedyś taka pani nauczycielka do mnie podeszła i mówi: wy to macie fajny zawód, potańczycie, pośpiewacie i powygłupiacie się i do kasy. I ja mówię, no bo cóż, nie ma jakby pola do dyskusji. To, co widać z perspektywy widza, często tak właśnie wygląda, zwłaszcza jeżeli gramy w komedii. A uważam, że komedia jest jednym z najtrudniejszych gatunków i wcale nie jest lekko, łatwo i przyjemnie, jeżeli traktujemy poważnie komedię, czyli nie gramy dystansu do postaci, bo wtedy komedia nie ma sensu. Uważam, że komedia wtedy jest śmieszna i dojmująca, kiedy traktujemy te postaci naprawdę poważnie i wszystko, co się im wydarza. Ale ludzie widzą, że jest śmiesznie, wesoło, więc najprawdopodobniej mamy super zabawę i nic nas to nie kosztuje. A kosztuje nas dużo i to sobie dzisiaj o tym powiedziałyśmy i bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję, Gabrysiu. Ja dziękuję za zaproszenie. No, bardzo mi miło. Dla mnie zaszczyt, że tutaj jesteś i mogłabym z tobą długo i długo rozmawiać. I mam nadzieję, że teraz przejdziemy dalej i będziemy dalej sobie na ten temat rozmawiać. Tak. Także bardzo ci dziękuję i trzymam kciuki za wszystkie twoje działania i pewnie pojawią się jakieś kolejne opcje i kolejne kierunki twoich poszukiwań. A ja trzymam kciuki za ciebie, bo to, co robisz teraz, to jest wspaniałe. Te rozmowy z kolegami, z aktorami. Jesteśmy w jednym teatrze i właściwie poznałyśmy się teraz. Tutaj, teraz. Mam nadzieję, że zagramy. To jest nasza pierwsza rozmowa, taka naprawdę. Ja jestem taka tutaj dłuższa. Bardzo niedługo, tak. Bo dopiero 2 lata teraz będzie, tak, 2 lata. Myślę, że spotkamy się na scenie również, ale ja podziwiam zawsze w ludziach to, że zwłaszcza w aktorach, że szukają czegoś nowego, że stają się niezależni przez to, że nie siedzą i nie czekają. Tak, tylko, to chyba jest taki zawód, tak, prawda? On jest taki, tak, pojemny właśnie, że można z wielu różnych stron go próbować doświadczać. Dokładnie. I jest fascynujący na pewno. Bardzo ci dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję, Gabrysiu. Ja zawsze byłam przekonana, że będę tylko aktorką. To jest, że to jest jedyna rzecz, którą... To jest właśnie, to jest to, gdzie jest twoje źródło. Z czego ty czerpiesz, jakby też tą siłę, ten, no ale też taką inspirację do zawsze, tych wszystkich ja działań. Zawsze czerpię z ludzi. Ja jestem oryginalna, jestem inna od innych i każdy z nas jest inny od innych. Natomiast dla mnie zawsze inspiracją są ludzie. Ja i tak to przez siebie przetrawiam.